Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie jadł Czarek z Abstrahui, gdzie jadła Wersow, gdzie jadł Książu Loch. Przez cały dzień. Idziemy. Dzień dobry. Chcę zamówić rurkę z kremem. Dziękuję ślicznie. Uwaga, ryzykuję moje zdrowie. Nie róbcie tego w domu. Bardzo dobre. Czarek, Wersow i Książu Loch mieli rację. Jesteśmy w kolejnym miejscu, gdzie jadł Czarek, gdzie jadła Wersow, gdzie jadł Książu Loch. Sprawdzimy, co oni tam jedli. Chciałbym zamówić sajgonki, jedne z warzywami, jedne z mięsem. Jak się zapatrujesz na Chińczyka? Tam, gdzie jadł Czarek, gdzie jadł Wersow, gdzie jadł Książu Loch. Oczekuję totalnego rozpierdolu. Szczególnie zawierzyłem opinii Wersow. Myślę, że ona nie włożyłaby sobie do swojej ślicznej buzi niczego, co by nie pasowało do jej całej osobistości. Przystępuję do testu. Należy jeść rękoma. Sajgonki. Jak sajgonki. Nie wiem, czy zgadzam się z Czarkiem, który zgadza się z Wersow, która zgadza się z Książu Loch. I jeszcze kapusta, polska kapusta w chińskim daniu. To jest jak widelec w kebabie. A teraz jesteśmy w miejscu, w którym najprawdopodobniej nie było Czarka, nie było Wersow i nie było Książu Loch. A powinni tutaj być. Bo jest tu paprykarz Winiego w takiej niesamowitej, przepięknej formie. No, oczywiście są pyszne. A skąd wiem? Bo próbowałem już je wcześniej, ale teraz spróbuję jeszcze raz. Jak chcecie wpaść na kanapeczki z paprykarzem Winiego, albo po prostu kupić sobie Winiego paprykarz, to już wiecie gdzie. Essa. A was wzorem Czarka zapraszam do nagrywania filmów tam, gdzie jadł Wini, tam, gdzie jadł Czarek, tam, gdzie jadła Wersow, tam, gdzie jadł Książu Loch. Albo tam, gdzie nikt z nich nie jadł. To już zależy od was i od waszej inwencji twórczej. Essa!